Za poslední dva dny jsem se v tomhle datáči nepohnul ani o kousek, díky čemuž jsem řádně vyhladověl a teď si hodlám nabrat pořádnej kus. Každopádně zdravím o čtvrtý části naší Let's Play série na hru Zaklínač 3 divoký hon, konkrétně její příběhovej datadisk Srdce z kamene. Díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu a omlouvám se za to, že dva nebo vlastně tři dny, protože tohle vydávám až v úterý, nevyšla nová epizoda. Opravdu mě to sralo, ale nepodařilo se mi vyspoilerovat si tohle DLC nebo datadisk, což je vynikající zpráva. Mám pro vás i pár dalších dobrých zpráv, jako třeba to, že tohle ještě furt bude v 15 minutách, ale kurva, to není to, co sají, to není dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že jsem šel tak trošku farmit a prodávat věci. Skellige je totiž zasranej zlatý důl, mimo to, že tam všem serou na stůl, tak tam taky serou pravděpodobně zlato, protože jak si můžete všimnout, mám 40 tisíc, s tím, že na konci předchozí epizody jsem byl pod 10 tisíc, takže jsem si trošku vydělal. Chvilku to zabralo, ale aspoň jsem si vlastně i tady nahnal úroveň a dokonce jsem sebral i nějaký místa moci, což teďko znamená, že mám 7 dostupných bodů, který už tak nějak nemám do čeho dát, protože mám plný ty aktivní sloty. Takže jedině, že bych si chtěl třeba něco změnit, že bych si pak mohl nastavit nějaký jiný set, nebo až si zase budu přehazovat talenty, tak to můžu poskládat nějak jinak. Uvidíme, zatím to nechám tak, jak to je. Dneska začínám konkrétně na tomhle místě, protože jsem tady prodával věci a najednou se něco stalo, takže jsem si to vrátil tady na ten safe a ukážu vám to hnedka teďko. A dneska bych chtěl udělat to, že nejdřív splníme tohle setkání, který se tady stane za moment. Potom bych se chtěl podívat k tomu slovotepci a zakoupit si to nejlepší vybavení za těch 15 tisíc a podívat se, co tam do hajzlu teda je, jestli to stojí za to. No a jestli ne, tak hej, peněz mám jak sraček, doufám, že nebudu potřebovat víc. No a potom půjdeme na hlavní dějovou linku až do konce týdne z tý dnešní 3/4 hodinové epizody, myslím, že to by mělo být OK. Takže, když se tady stavíte v Oxenfurtu, něco si prodáte a podobně, blablabla, a potom se snažíte odejít. Halo, proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Hociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham? Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Tak vás chytne, tady frajer z Berňáku a samozřejmě, jakožto zaklínač, tady musíte likvidovat potvory, ale máte to jako živnost a musíte odvádět daně, protože jinak vám, já nevím, Radovit usekne hlavu, ačkoliv už je mrtvej a podobně, a tohle je temerský výběrčí nebo tak něco. Kurva, já ho vůbec neposlouchám, důležité je, že chce naše peníze. Takže teďko si můžete vybrat. Buď to budeme říkat všechny ty ohavné věci, které jsme dělali, jako třeba neplacení daní, nebo kradení, nebo... No, uvidíme, uvidíme. Nicméně se z toho můžeme taky luxusně vyvlíknout. Uvidíme, co zvládneme. Rozumím. S chęcią je rozvěje. Vykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej, czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? Demonstrazice, ty vole, what the fuck? Deratizace a potom její demonstrazice. OK, paráda, to je skvělý povolání, to zní výborně. Jsem rád, že jsem ve stejné kategorii jako hubitelé Chris, ačkoliv já hubím trošku větší svině. Tak, cože? Ne, prodej ústní, co to ne? Jaký žarty? Oczywiście, že ne. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć, handlował pan tymi perłami, czy nie handlował?
Nehandloval, rozhodně. Sice jsem pomáhal tomu frajerovi získat tu černou perlu, ale za to zaplatil mi za to získání a ochranu. A to, jestli jsem prodával nějaký perly. Jo, dobře, ale já jsem je získal z mrtvol a struhel většinou, takže mlže, v těch jsem se nehrabal většinou. Ne, nikdy čegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie? Kodeks wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony. Doprawdy jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie na jakimś honorowym miejscu. Gratuluję. Inu, milé děti, a takhle se dělají správně daňové podvody. Já se vsadím, že ty vole, politici museli tuto vyhrát, tuhle hru, konkrétně tenhle datadisk, absolutně to milujou. Tak, to bychom měli, nevím, jestli to bude mít nějaký následky, můžete se i ke všemu přiznat, a v tom případě potom záleží, na kolik věcí se přiznáte, ale já jsem potom měl jít zaplatit 1000 novigradských korun do Vivaldiho banky, což vzhledem k tomu, že tady mám 40 litrů, není žádný problém, ale říkal jsem si, že kurva nebudu platit tohleto, takže jsem se rozhodl teďko takhle. A dost možná mě potom, já si to jen pro jistotu uložím, dost možná mě potom rektne někdy později, mě to trefí do ksichtu a zavřou mě, nebo budu muset platit o dost víc, nebo kdo ví, uvidíme, jak se to vyvine. To bude ta zajímavá věc. Tak, teďko, jo, ona je šani tady, takže půjdeme na hlavní úkol večírek mrtvého muže. Máme tady, buď můžeme jít na sezame otevřit se, ale začneme od večírku mrtvého muže, je to pro nižší level, což na tom extra toho nezáleží, ale jak zrcadelník nastínil, Olgierdo Nevere Geralta požádal o vykonání několika úkolů, bla. První úkol teda je takový, že musíme rozveselit jeho bratra, který je mrtvej, samozřejmě, protože Olgierd už ho přežil, protože je kurva nesmrt. Tudíž to bude zajímavý a bude to určitě vyžadovat nějakou černou magii nebo nějaký možná ještě horší sračky. Aha, počkat, tady slečna není. Momentum. Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka. Zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie, zasuszone okularnice, a poza tym ubierają się byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was podszywać. Szczęściasz z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Ha!
To jste ještě neviděli Triss a Yennefer, vy čuráci. Kurva, tady asi hoši nevědě, jakou dají Geralt normálně má dámskou společnost. Tím nechci říct, že by Shani byla o něco horší nebo takhle. Sice to není čarodějka, ale to je občas výhoda, protože všichni víme, jaký čarodějky jsou. Tak, rektneme ho tady. Nic vám do toho. No daj spokój. A cóż to za wielka tajemnica? Ona nie brzydka, ty, no, nie za piękny, ale wiedźmin. Dziewuchy takich lubią. No, powiedz, podoba ci się czy nie? Ježiš, to są otrawni negrzy. Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się chyba w zimie. Tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz? Kiedy Radovid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofilu. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Kto to? Poznałem go jakiś czas temu we wsi Biały Sad. Twierdził wtedy, że sprzedaje lustra. I co? Kupiłeś od niego takie, które spełnia życzenia? Coś w tym rodzaju. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść.